Już niebawem także polska twórczość filmowa zagości w jednych z najlepszych londyńskich kin. Instytut Kultury Polskiej już po raz szósty organizuje festiwal filmowy. Tym razem pod nazwą Kinoteka, w ramach której będzie można obejrzeć filmy głównie produkcji polskiej. Festiwal składa się właściwie z czterech dużych projektów. Pierwszy to jest przegląd najnowszego polskiego kina, a może powinienem powiedzieć najlepszych filmów z najnowszego polskiego kina. Drugi to jest retrospektywa Andrzeja Wajdy w British Film Institute, być może najbardziej prestiżowej instytucji filmowej w Europie, a na pewno w Wielkiej Brytanii. Trzeci projekt to jest mała retrospektywa poświęcona Jerzemu Kawalerowiczowi, niedawno zmarłemu, klasykowi Polskiej Szkoły Filmowej. I czwarte wydarzenie, które polecam uwadze naszych rodaków, to jest panel, który nazywa się pod tytułem Cenzura jako siła kreatywna, gdzie trzech najwybitniejszych filmowców z Europy Środkowej, każdy z Oscarem, czyli Andrzej Wajda, Jiří Mencz i István Szabo, będą mówili o swoich perypetiach z cenzurą. Oprócz British Film Institute, Kinoteka zagości m.in. w Riverside Studios i Tate Modern. Podczas festiwalu zobaczymy brytyjską premierę dzieła Andrzeja Wajdy Katyń. W ofercie festiwalu znalazły się też Faraon Jerzego Kawalerowicza i Lady z Tomasza Koneckiego, a także wiele innych, zarówno klasycznych, jak i nowych filmów. Partnerem Polish Cultural Institute w organizacji przeglądu jest Wódka Wyborowa. Na spotkaniu dla mediów w siedzibie Instytutu Wyborowa zaprezentowała wymyślony specjalny na tę okazję drink o nazwie Kinoteka. Promujemy polską wódkę, tłumaczymy, dlaczego Polska jest lepsza od innych i na czym polega cała tradycja i historia polskiej wódki. Promujemy też także używanie wódki w koktajlach ze świeżymi owocami, przyprawami. Stąd też właśnie na tym evencie promujemy drink Kinoteka, który jest oparty jest na zasadzie sweet and sour z polskim dżemem wiśniowym, który jest bardzo charakterystyczny dla Polski. Zarówno pokazy filmowe, jak i spotkania z wybitnymi postaciami europejskiego kina odbędą się między 10 kwietnia a 30 maja. Jakiej publiczności spodziewają się organizatorzy? Z jednej strony tych, którzy nie znają klasycznego polskiego kina, a są zainteresowani kinem w ogóle. Z drugiej strony spodziewam się tych, którzy chodzą na niezależne filmy, czy na europejskie filmy, a to jest bardzo duża grupa ludzi w Londynie. No i z trzeciej strony oczywiście naszych rodaków, którzy częściowo może to widzieli na DVD pirackich już gdzieś kiedyś, a częściowo może doceniają taki walor starosiedzkiego spaceru do kina i zapadającej ciemności, rozjarzającego się ekranu. To jest generalnie nasza domniemana publiczność. Londyn, Katarzyna Flor, TVP24.